Cześć. Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Miejmy świadomość, z kim się dogadujemy, kto jest współwłaścicielem, razem z Orlenem w tej chwili Lotosu, to znaczy. Jest współwłaścicielem firma Saudi Aramco, która jest państwowa, która y, jakby kontrolowana jest przez y, władze saudyjskie z rzeczonym Mohamadem Bin Salmanem. I to jest człowiek, drodzy Państwo, który stoi za zamordowaniem dziennikarza Jamala Hasodzidziego. Khashoggiego y chyba tak dokładnie się Różna jest transkrypcja, ale nie będę tutaj udawał specjalisty od arabskich nazwisk. To był dziennikarz, współpracownik zachodnich mediów, który został zamordowany w Turcji. Zwabili go do, do ambasady saudyjskiej w Turcji. Nie chcemy państwu mówić, co mu robili, ale poćwiartowanie jego ciała było y, finałem tej strasznej zbrodni, za którą oskarżany był właśnie ten człowiek, o którym powiedzieliśmy. No, są doniesienia o tym, że on nawet zdalnie obserwował to, co się tam działo. To jest właśnie ten człowiek, który dzisiaj się dogaduje z KSI, dogaduje się z Putinem i to jest człowiek, który kontroluje, no bo Saudi Aramko jest państwowe, a on jest de facto najważniejszym człowiekiem w Arabii Saudyjskiej. Kont kontroluje y, tę firmę. To jest naprawdę tego typu inwestor. Jeżeli ktoś mi mówi, że facet, który odpowiada według zachodnich służb za zwabieniem krytycznego wobec reżimu dziennikarza, zamordowanie go i podświartowaniem, jest dobrym partnerem biznesowym, no to ja bym musiał tutaj w stanie wyjątkowym poprosić o takie jedno wielkie PI, bo musiałbym bardzo dużo ciężkich słów użyć. Znaczy, to jest naprawdę przewidywalny inwestor? Czy my uważamy, że. Tego typu gość będzie ważył interesy Obajtka, Kaczyńskiego, Polski. Znaczy, nie róbmy sobie żartów. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.